Nie pytają cię o imię. Sie fragen dich nicht nach deinem Namen. Sie fragen dich nicht nach deinem Namen. Walczą z ostrym cieniem mgły. Sie kämpfen gegen den scharfen Schatten des Nebels. Sie kämpfen gegen den scharfen Schatten des Nebels. Postanowiłem się wziąć za te dwa zdania, żeby wam trochę przybliżyć, ponieważ jestem tutaj bez, rozumiecie, kontekstów politycznych. Jest sporo ciekawego słownictwa i gramatyki. Jeżeli jesteście ciekawi, co oznaczają poszczególne słowa i dlaczego tak mają być, w takim przypadku, z takimi końcówkami, to zapraszam do oglądania. W pierwszym zdaniu pojawia się czasownik fragen. Fragen, pytać. I pytać o coś, to jest fragen nach. Nach oznacza o, w kontekście właśnie pytać. Nach to jest przyjmek, który się zawsze łączy z datywem. Trzeci przypadek. I teraz tak. Oni cię pytają. Kto oni? Sie. Pytają. Fragen. Ciebie. Dich. Sie fragen dich. Pytają cię. Zdanie. Oni cię nie pytają. Sie fragen dich nicht. Sie fragen dich nicht. I to jest pierwsza kwestia gramatyczna. Kolejna kwestia gramatyczna, słuchajcie, że w języku niemieckim negacja nicht, to jest bardzo ważne, jest, jak to powiedzieć, im bliżej, to jest moja teoria, słuchajcie, moja hipoteza własna, tak? Im bliżej końca zdania, tym lepiej. Jeżeli nicht stoi blisko końca zdania, tym lepiej dla całości. O co chodzi? W języku polskim macie negację na początku, macie negację przed czasownikiem. Nie lubię, nie chcę, nie mam, nie wiem. Nie? Macie słówko nie stojące przed czasownikiem. Natomiast w języku niemieckim jest taka tendencja, że nicht jest po czasowniku. Po niemiecku brzmi to tak. Oni pytają cię nie. Sie fragen dich nicht. Sie fragen dich nicht. I teraz wchodzi rekcja. Rekcja, słuchajcie, to jest czasownik z przyimkiem. To jest stały związek czasownika z przyimkiem. No tutaj mamy fragen nach, pytać o. Wiedząc już, bo już o tym mówiłem, że to jest datyw, mamy zdanie, oni cię pytają o imię. I teraz patrzcie. Der Name, słowo oznaczające nazwisko w rozumieniu pełne nazwisko. Czyli imię i nazwisko. Der Name. Na przykład jest pytanie w niemieckim Wie ist dein Name? Jak jest twoje nazwisko? Albo Wie ist ihr Name? I odpowiedź brzmi Mein Name ist. Szymon Marciniak, zum Beispiel. W tym zdaniu oni nie pytają ci o imię. Myślę, że to nie chodzi w kontekście, domyślam się, że nie chodzi o imię jako ten człon przed nazwiskiem, tylko w ogóle o samo nazwisko. Dlatego użyłem tutaj rzeczownik Namen. Name. Der Name. Dlaczego tam jest Sie fragen dich nicht nach deinem Namen? Dlaczego jest M po deinem i N po Namen? Bo tam jest dativ. Po pierwsze. Po drugie, der Name to jest rzeczownik tak zwany słaby. Rzeczownik słaby to jest rzeczownik, który otrzymuje końcówkę N przy odmianie przez przypadki w liczbie pojedynczej. Chodzi o to, że rzeczownik der Name, tam jest, patrzcie, rodzajnik der i końcówka e, tak? Tych rzeczowników nie jest dużo, no ale są. To są rzeczowniki słabe. Ich słabość, w cudzysłowie, polega na tym, że dostają końcówkę n, gdy się je odmienia przez przypadki. I to zaznaczam w liczbie pojedynczej. To znaczy, jak macie na przykład, jest Das ist ein Name. To jest jakieś nazwisko. Das ist ein Name. I na przykład powiedzieć, ja widzę to nazwisko. Ich sehe den Namen. Ta N-ka na końcu wynika z tego, że to jest rzeczownik słaby. I on w odmianie przez przypadki otrzymuje końcówkę N. Oni walczą z ostrym cieniem mgły. Sie kämpfen gegen den scharfen Schatten des Nebels. Zacznijmy od czasownika walczyć.
kämpfen. Kämpfen to zwalczyć. Jego czas przeszły, gekämpft. W perfekcie, w Partizip 2. To jest czasownik rekcyjny. Walczyć z kimś w niemieckim rozumieniu to jest walczyć przeciwko komuś. I to jest gegen. Przyjmek gegen, który się zawsze łączy z akusatywem, z czwartym przypadkiem. Czasownik kämpfen, jeżeli tutaj jesteście, jest wśród nas jakaś grupa zapaleńców języka niemieckiego, germanistów. Wiemy, że kämpfen ma kilka przyimków. Można walczyć o coś, można walczyć za coś, für, i chyba ten najprostszy znaczeniowo, z kimś, gegen. Jak macie rzeczownik z kimś, to tam nie ma mit. Rozumiecie? Mit oznacza wspólne działanie. Mit oznacza ramię w ramię. Na przykład sytuacja, która często muszę wyjaśniać i dla niektórych jest niejasna albo nowa, to jest na przykład, gdy sytuacja, weźmy sobie taki temat, piłka nożna. Polskie, to wielokrotnie mówiłem, ale powtarzam się, język niemiecki tak to już ma. Chyba każdy język tak ma, trzeba powtarzać. Niemcy grają z Polską, to jest Deutschland spielt gegen Polen. Spielt gegen, czyli gra przeciwko Polsce, nie? Czyli w rozumieniu każda drużyna gra o punkty, nie? I zależy jej na tym, żeby ona miała więcej punktów niż przeciwnik. Der Gegner, przy okazji. Der Gegner to jest przeciwnik. Dlatego nasze polskie grać z kimś, to Niemcy rozumieją dosłownie, grać przeciwko komuś, nie? Jedna drużyna i druga drużyna i walczą. Tak samo tutaj. Tutaj oni, w rozumieniu lekarze, pielęgniarki, cała służba zdrowia, walczy z ostrym cieniem mgły, czyli walczy przeciwko temu cieniowi. W każdym razie jest gegen, musi być gegen. Ostry to jest scharf, przymiotnik, scharf. Ostry może być das Messer, nóż. Ostry może być die Axt, das Beil. Ale ostry też może być, w sensie jedzenie może być. Das Essen kann scharf sein. Jedzenie może być ostre. Cień to jest der Schatten. Der Schatten to jest cień. W związku z tym rzeczownikiem myślę, że warto wspomnieć der Schatten w kontekście książki tego hiszpańskiego pisarza. Czytałem tę książkę, nazwisko mi uciekło. Cień wiatru. Nie? Cień wiatru po niemiecku to jest, wiecie może jak jest? Der Schatten des Windes. Der Schatten des Windes. Der Schatten cień. A des Windes to jest genitiv. To jest drugi przypadek gramatyczny. No bo sam wiatr to jest der Wind. Der Wind. A genitiv to jest des Windes. Dla osób, które nie znają tematu, genitiv odpowiada na pytanie kogo czego. Cień czyj wiatru. Co się dzieje z der? Otrzymuje des. Widzicie. Ale ponadto jeszcze rzeczownik otrzymuje końcówkę es. I teraz, żeby nie wchodzić, albo otrzymuje es, albo końcówkę s, samo s, jeżeli jest to możliwe. Dlaczego ma być to możliwe, a dlaczego ma być to niemożliwe? Jak macie wind, to nie daje się jednej eski, bo wind się brzmi jakoś brzmieniowo, to wygląda jakoś tak, wiecie, za ostro, nie? Windes. Ma to wybrzmieć. Windes. Bo wind brzmi tak troszeczkę jak ts, chociaż tam jest DS, nie? Des Windes. I teraz tak. Mamy szaf, mamy cień, der Schatten, i nominativ. Pierwszy przypadek, ostry cień, to jest scharfer Schatten. Scharf otrzymuje końcówkę ea i powstaje scharfer. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że jest Schatten ma rodzajnik der, dlatego jest scharfer. Z rodzajnikiem nieokreślonym to jest ein scharfer. Ein scharfer Schatten. Ostry cień. A z rodzajnikiem określonym to jest der scharfe Schatten. Der scharfe. RK pojawia się przy rodzajniku der
D już nie może się pojawić przy Scharfer, nie może być der Scharfer, rozumiecie? To jest błąd. Może być tylko raz. Skoro jest przy der, to już go nie ma przy Scharfe. I zostaje E. Symbolicznie końcóweczka, nie? Jak macie ein Scharfer, to ta R-ka pojawia się przy przymiotniku. Bo przy rodzajniku nieokreślonym go nie ma. Mgła to jest der Nebel. Der Nebel to jest mgła. Cień mgły to jest der Schatten des Genitiv, pojawia nam się. I co myślicie? Będzie Nebeles czy Nebels? Co brzmi lepiej? Co brzmi po prostu brzmi na tyle strawnie i prosto, żeby to powiedzieć? Nebels. Ta krótsza wersja. Nebels. Des Nebels. Z racji tego, że gegen jest akusatywem i mamy wtedy sie kämpfen gegen. I teraz jest pytanie, użyć rodzajnika określonego czy nieokreślonego? Ja bym dał rodzajnik określony, czyli der zamieniamy na dein. Dlaczego nie nieokreślony? Zadacie pytanie. Bo ponieważ to jest rodzaj, to jest cytatu, o ile gdzieś tam doczytałem, to są jakieś cytaty z Talmudu, może się mylę, ale to jest coś konkretnego w domyśle. Ja bym dał tutaj ewidentnie obstawał przy tym, że ma być rodzajnik określony, nie? Sie kämpfen gegen. Skoro Schatten ma der, to w akusatywie jest dein, scharfen, Schatten des Nebels. Dein, scharfen. To jest akusatyw. Użyłem zaimka dzierżawczego deinem, chociaż w oryginale tego nie ma. Oni nie pytają cię o imię. W niemieckim to jest dosyć ważne, żeby zakreślić, podkreślić, czyje to imię jest. Dlatego skoro ciebie, no to twoje. Skoro dich, to dein. Skoro dich, to deinem, nach deinem Namen. Dlatego dałem sobie imię dzierżawcze, nie? Dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za uwagę. Zaznaczam, że na moim kanale włączyłem przycisk wesprzyj. On jest zaraz obok przyciska subskrybuj. I gdy klikniecie, możecie wykupić pewne opcje nauki ze mną. Tam jest, na przykład wymyśliłem sobie, że będę wam co miesiąc publikował zdania na różnych poziomach. Od A1, A2, dałem to do jednego worka. Potem dałem B1, B2 i C. To C tam jest, zwłaszcza dużo jest tych, pluskwamperfekt, koniunktywo pluskwamperfekt, czyli przypuszczenia. I tam tematem jest wiodący jest jeden czasownik albo kilka czasowników. Dojście do Quizletu, dostęp do Quizletu, do aplikacji Quizlet. Aplikacja, w której robię zdania. Na zdania i lekcje online, nie? Możecie sobie ściągnąć na telefon, możecie te zdania sobie robić kiedykolwiek chcecie i możecie, tak? Od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli. I mam też, zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie też te zdania publikuję. Te zdania też podsumowuję w formie live'ów. Jakbyście chcieli, też zapraszam. Także myślę kilka rzeczy tutaj mogę wam zaoferować do nauki ze mną. Jeżeli ktoś nie ogarnie tego wesprzyj, to zapraszam do kontaktu mailowego, który jest też w opisie. Napiszcie, co was interesowało z tych moich opcji. Możemy to, coś mogę zasugerować, pomóc i tak dalej. Dobrze. No to słuchajcie, dzięki za uwagę i do usłyszenia do kolejnego filmu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.